Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję za wszelkie polubienia i komentarze. Jedni ludzie uwielbiają w życiu wyzwania, bo widzą w nich swoją szansę. Inni nawet jak mają na tacy podanego homara, to wybrzydzają. Znam w swoim życiu takie osoby, które bez względu na wszystko szukają w swoim życiu pozytywów i starają się cieszyć z najmniejszych drobiazgów. Inni, jak Smurf Maruda, za wszelką cenę muszą pomarudzić i ponarzekać. Też takich znacie? Zastanawiałam się, jak pomóc takim osobom i doszłam do wniosku, że dopóki one same tego sobie nie uświadomią, nikt nie jest w stanie im pomóc. Wyjściem z sytuacji jest wybieranie do grona znajomych osób tych, którzy są pozytywni, optymistyczni i zawsze szukają konika. Nie znasz konika? Obejrzyj mój filmik numer 11. Czy słyszeliście historię o firmie, która chciała na nowy rynek prowadzić swoje buty? Uwielbiam ją, bo świetnie pokazuje różne typy osobowości, z jakimi spotykamy się w życiu prywatnym i w biznesie. Pewna firma produkująca buty postanowiła poszerzyć obszar swojej działalności i wprowadzić swoje wyroby na nowe, egzotyczne rynki. W pierwszej kolejności postanowiono sprawdzić, czy da się sprawdzić buty na terenie Afryki. Wybrano dwóch spośród handlowców, którzy uzyskiwali najlepsze wyniki sprzedaży i wysłano ich do Afryki, aby sprawdzili nowy rynek i tkwiący tam potencjał. Po dotarciu na miejsce każdy z handlowców rozpoczął samodzielnie pracę. Przez cały tydzień robili rozeznanie, analizowali rynek, poznawali mieszkańców, ich tradycje i kulturę. Po tygodniu zaciekawiony prezes firmy postanowił skontaktować się z nimi i poprosił ich o opinię. Podczas rozmowy z pierwszym z nich usłyszał: szefie, można sobie odpuścić tę cholerną Afrykę. Musimy skupić się nad eksportem w inne miejsca na świecie, bo tutaj nikt w butach nie chodzi. Kontynuowanie prac nie ma najmniejszego sensu. Możliwie najszybciej wracam do firmy. Dobry nastrój prezesa szybko się zmienił, a entuzjazm zniknął. Po kilku minutach postanowił jednak zadzwonić do drugiego handlowca. Wziął za telefon i wybrał do niego numer. Monotonne sygnały połączenia przerwał ogłuszający krzyk radości drugiego z pracowników. Szefie, rewelacja! Trafiliśmy na żyłę złota! Afryka to istny raj dla naszej branży, bo tutaj nikt nie ma butów! Niech firma jak najszybciej wysyła transporty, przynajmniej kilka kontenerów. Sprzedamy wszystko! I co tu dużo mówić? Mam nadzieję, że jesteś typem drugiego sprzedawcy. Zastanów się, czy w swoim codziennym życiu wyszukujesz możliwości, sam tworzysz okazję, czy może pozwalasz, aby przeszły ci koło nosa, bo zaślepia cię twoje malkontentstwo. Bierz to, co przynosi ci los i przemieniaj w złoto. Każdą sytuację, nawet tę najgorszą, można zawsze przekuć w pozytyw. Ja wiem jedno, jeśli przestaniesz narzekać, marudzić i oczekiwać czegokolwiek od życia i od innych, będzie ci łatwiej. Przestań się wspinać i wrzuć na luz. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejną środę.